Rewolucja z ducha. Wywiady fundamentalne Tomasza Terzykowskiego. Tomasz Terzykowski, kolejna odsłona rewolucji z ducha, rozmów fundamentalnych. Rozmawiamy o rewolucji z ducha, którą próbował przeprowadzić Jan Paweł II, nie w świecie polityki, co mu się w jakimś stopniu. Udało nie w świecie myśli, co mu się w jakimś stopniu udało, tylko w świecie emocji, obrazów popkultury. Ja mam wrażenie, że my tutaj dochodzimy do dość pesymistycznych wniosków. Jeśli nawet papież je podzielał, a mamy takie fragmenty w jego wystąpieniach, które pozwalają przypuszczać, że je, że je podzielał, to jednocześnie bardzo odważnie wchodził w kontakt z. Także z przedstawicielami kultury masowej. No, te słynne spotkania z Bono, które są nieustająco przywoływane. Ta zabawa z fotografami, którzy fotografowali go w sytuacjach no, gwiazdarskich, tak bym powiedział, momentami, to jest dowód na to, że papież, nawet jeśli uważał, nawet jeśli miał pesymistyczne spojrzenie, to wychodził z założenia, trochę nie mamy wyjścia, musimy wejść. W, w tą kulturę i wykorzystywać ją na ile, na ile się da. Pytanie, jakie było żniwo. No, można powiedzieć, że w przypadku papieża, który jednak nie był takim sobie od człowiekiem, jakimś uczestnikiem tej kultury, ale był postacią wybitną, był prorokiem, według mojego najgłębszego przekonania jest osobą świętą. To są pewne atrybuty, które są ważne w tej sytuacji, tej, też tego, tej analogii, którą próbowałem cały czas snuć gdzieś tam z tyłu głowy z, z, z tym Dawidem i Goliatem, bo e, papież zdawał sobie sprawę z, z tego wszystkiego, faktycznie analizował e, media masowe w sposób bardzo wie, precyzyjny i, 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 i momentami profetyczny, e, ale wiedział, że jakby to, to ta, ta, ta możliwość dotarcia ze Słowem Bożym. Musimy jeszcze wziąć pod uwagę to, że jednak możliwość tego, że pojawiają się relacje z, z pielgrzymek papieskich i możemy oglądać całą mszę świętą, całe wydarzenie, całe przemówienie papieża, całe jego słowo i tak dalej, niewycięte i to jest pewna rola też odpowiednich struktur watykańskich, żeby móc do tego doprowadzić, że jeżeli telewizja publiczna takiego czy innego kraju decyduje się na relacjonowanie takiej pielgrzymki, to wi wiadomo, może ona jest relacjonowana w taki, a nie inny sposób, i gdyby tego nie, za, nie zapisać w odpowiednich dokumentach i umowach, to pewnie to nie byłoby robione, prawda? To jest bardzo ważne, bo dzięki temu, że mogliśmy obejrzeć coś od początku, do końca, a nie tylko i wyłącznie w urywkach, to jest też jakby podniesienie tego procentu prawdziwości, prawda, mimo tego, że mamy do czynienia z zapośredniczeniem. To są wszystko istotne rzeczy, dlatego że... technikę mediów, można powiedzieć, to ten jeden raz tak jest. Tak. Chwilę później już tak nie jest. Ja przypomnę, wracam do tego także w tych rozmowach nieustająco. Do tego słynnego przypadku wystąpienia papieża w Wadowicach. Papież powiedział przemówienie bardzo piękne na temat wartości zakorzenienia. Tego dotyczyła ta mowa. I ten, to rozczulenie się papieża, bardzo szczere i takie bardzo naturalne, było związane z czymś bardzo głębokim. I ten jeden raz, kiedy mogliśmy to oglądać, mogliśmy to zobaczyć. Później widzieliśmy już tylko ciachnięty wątek, który sprowadzał cały przekaz papieski do... Nie chciałbym nikogo urazić, ale sympatycznego bardzo ględzenia starszego pana, który wrócił do siebie. Czyli media zrobiły z tym to, co by zrobiły od początku, tak. czyli przetworzyły to, przykroiły to do swojej miary. Tak, to jest kolejny ważny aspekt funkcjonowania mediów masowych, bo z jednej strony, jak mieliśmy możliwość oglądania tego jakby jeden do jeden, e, mogliśmy zasmakować wszystkiego, prawda? nawet będąc obserwatorami. Natomiast później wychodzi pewna natura mediów, mediów masowych, e, która polega na, jeżeli, jeżeli w przypadku przemówienia papieskiego, homilii papieskiej mieliśmy do czynienia z duchem, to w przypadku przykrojonego, przykrojonej krótkiej wypowiedzi papieskiej mamy do czynienia z pewnym, z pewnym afektem, pewną wzruszającą emocją, niczym więcej. I kultura masowa jest, jest kulturą emocji, afektu, a nie ducha. Bez wątpienia tak jest. I jakby tutaj znowu kolejne kamyczki do, do, do tej wizji pesymistycznej dokładamy. Ale, ale w momencie, kiedy jakby kultura masowa jest w, znowu puszczona samej sobie, ona będzie do tego typu spraw zmierzać. Ona będzie w taki sposób używała właściwie wszystkiego. Dlatego, że to są. Łatwiej jest ludziom odnaleźć się w, w, w prostym afekcie, niż próbować mierzyć się z, z łamiącym sumienia duchem. Prawda? Więc w, w, w tym sensie dla mnie jest pocieszające jako dla mnie dla mnie jako chrześcijanina to, że mowa kościoła jest nie z tego świata. Kultura masowa jest z tego świata. Więc jakby co za tym idzie, no, to znaczy to tyle, że prawdziwa kultura będzie się rozwijała, będzie się rozwijała na rubieżach, będzie się rozwijała samoistnie, bez zapośredniczenia, ale ma szansę rozwijać się w ten sposób, jak też z kolei jeden z moich ulubionych przykładów i ulubionych artystów malarzy, jak malarstwo Michała Świdra. Człowieka, który żyje gdzieś sobie, nawet nikt nie do końca nie wie gdzie, gdzieś tam pod Krakowem, maluje swoje obrazy, nigdy nie zabiegał o ich wielką promocję, nigdy. Czasami pojawił się jakiś wywiad, gdzieś w jakimś niszowym czasopiśmie ktoś zaprezentował jakieś jedno jego dzieło. On pracuje żmudnie, przy swojej pracy modli się, czyta dzieła średniowiecznych teoretyków, malarzy, którzy, którzy przykładali wielką wagę do tego, w jaki sposób się maluje, do tego warsztatu, do tego, co cały czas z uporem maniaka wracam. Dzisiaj też mu, artyści młodzi powinni wiedzieć, co to jest warsztat. I. On, uprawiając to malarstwo, dochodzi do sytuacji, w której on ma jednego marszanda. Ten marszand sprzedaje jego pracę za gigantyczne e, kwoty i to wszystko się dzieje obok. Jego nie ma w mediach masowych. On jest zupełnie po, poza tym wszystkim. Pracuje, jego sztuka trafia do ludzi, trafia do galerii i pewnie zmienia ludzkie życie, bo to jest sztuka, która jest nacechowana pięknym i dobrem. Dodał tu drugi element i tu mam wrażenie, że Jan Paweł II chyba jest znakomitym tego przykładem, no wspomniany przez ciebie Wojciech Kilar też w jakimś stopniu, to jest to jednak wejście w ten świat i łamanie tego przekazu, takim ewidentnym złamaniem przekazu medialnego, który się dział wbrew woli mediów, to było widać po komentarzach, które wywoływało. Była starość Jana Pawła II, tak. była bezbronność, taka niemoc Jana Pawła II, były te gesty, które on wykonywał, jak już nie mógł nic powiedzieć, ale był także widok papieża, który jest złamany Parkinsonem. To było ewidentnie dostrzegalne. I media, chociaż później oczywiście pojawiali się specjaliści, publicyści, eksperci, że mówią, o, włosy rwali, rwali z głów, ten przekaz szedł. I ludzie widzieli papieża. I tego, co zobaczyli, mimo wszystko, bo my też jesteśmy jednak zwierzęcami, nie jesteśmy tylko homo sapiens, my też homowidens, no, też widzimy. Ten obraz nam pozostał i... No, trochę to jest tak, że oczywiście można go później obrabiać, można go tam później przykrawać i tak dalej, ale pewnych prze, przeżyć, które dokonały się dzięki komunikatom kultury masowej, czy wewnątrz kultury masowej, czy, czy dzięki, ale wewnątrz. I pomimo niej te, te obrazy zostają. I zostają bardzo wielu ludziom, którzy do tych obrazów wracają, nawet jeśli tak poza, po, poza tym to są jak najbardziej popkulturowi. Czy to jest jedna, jedna rzecz bardzo, bardzo ważna, ostatnia, może o której też chciałbym powiedzieć, też jakoś tam napawająca nadzieję, jest zawsze zresztą to, co zawsze mi też było bliskie i naszemu środowisku jest, jest bliskie. Jest, jest pewna praca dywersyjna, która polega na stosowaniu ironii, śmiechu, do tego, żeby te struktury również działania kultury masowej w sposób w miarę jak to jest możliwe, inteligentny, 嗯。Mm. Często również to który zakłada pewną, pewną, odnoszenie się do pewnych kodów kultury masowej, nośnych kodów kultury masowej. Aplikowanie je właśnie na zasadzie takich programów, które mają, programów wirusowych, które mają ten, ten system jakoś destabilizować, próbować wchodzić w, w, w sytuację, w której on sam, ten system musi się mierzyć ze sobą, musi sam siebie komentować, bądź, bądź odnosić się do czegoś, co jest fundamentalną jego krytyką, jest, e, ktoś mógłby powiedzieć, no, pewną igraszką postmodernistyczną, z, z, jeżeli chodzi o formę. Niemniej jednak w, w, w tym przypadku bardzo ważną, dlatego że ona pozwala przywrócić e, 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 równowagę w, w, w refleksji, nie, nie odczuwać cały czas tej dominacji, tej pełnej dominacji, która, która nas e, e, ogarnia, która nas przytłacza i, i, i w ogóle nie jesteśmy w stanie nic że ja bardzo lubię jej ja takie wrażenie, że to jest um, głównie broń jednak postmodernistów. Znaczy, ja mówiąc, udało, czy, że coraz częściej zgadzam się z postmodernistami, o, przynajmniej o, jeżeli chodzi o diagnozę yy, sytuacji. Yy, nie, ale udało, <laughs> yy, udało się doprowadzić do tego, że poważne mówienie o pewnych rzeczach jest traktowane jako obciechowe. Mhm. Na mnie jest y, absolutnie zabawne, jak czytam recenzje, ale też przerażające. Yy, I ktoś pisze, no film jest niezły, ale śmiertelnie poważnie traktował kwestie rodziny. Mhm. Albo film jest niezły, ale śmiertelnie poważnie traktuje kwestie honoru. Otóż rodzina i honor to są kwestie. Śmiertelnie Ważne. poważne. Chociaż oczywiście jest w nich humor. To znaczy, to jak gdyby nie, nie chodzi o to, żeby cały czas chodzić tak. ze ściśniętymi po pośladkami i zaciśniętymi wargami. Ale mm -hmm. są takie rzeczy, które musimy traktować śmiertelnie poważnie. Co nie oznacza, że nie będziemy się przy nich uśmiechać. Tak? Bo, to, bo śmiertelnie śmiertelne poważnie traktowanie rodziny to jest na przykład uśmiechanie się do własnych dzieci. Tak, tak. Natomiast. Mm, Zmierzając już powoli do końca naszej, naszej rozmowy, ja nie mogę się nie zapytać o to: na ile Jan Paweł II wpłynął na popkulturę? Sądzę, że wpłynął na nią jednak w, w sposób niewielki. Dlaczego? Po pierwsze, dlatego, że my, jako Polacy, w większości również jako Katolicy, mamy pewną perspektywę patrzenia na Pontyfikat, w której jakby ten punkt widzenia, z którego my wychodzimy, każe nam widzieć, że papież wszędzie przyjmowany był, jego nauczanie wszędzie przyjmowane było w sposób tak mocno emocjonalny i też jakoś tam wyrobiony intelektualnie, jak to się wszystko działo. W Polsce jednak, mimo tych całych głosów krytycznych, hmm. że nie czytamy encyklik, że w ogóle nie wiadomo co. Nie, nie, oczywiście nie jest tak. Bardzo dużo osób czyta encykliki, czyta dokumenty, które były kierowane do pewnych grup zawodowych konkretnych no, i, i nie tak, dalej, tak dalej. Zwykle sami nie czytają. No, zwykle sami nie czytają, więc ja bym w ogóle do tego nie przywiązywał jakiejś wielkiej wagi. Ale mamy tą, to, tą perspektywę subiektywną, polską, prawda? Zupełnie rzeczy inaczej wygląda, jeżeli spojrzymy na, na, na kraje e, niekatolickie, do których papież jeździł. Do jego obecności w mediach, e, nawet amerykańskich, podczas, podczas spotkań. Z, 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 z Amerykanami, prawda? On był komentowany jako ciekawa postać, jako człowiek, który ma bardzo dużo do powiedzenia, ale z którym dyskutowano, biorąc pod uwagę pewne historie związane z kościołem katolickim, w tam, tamtym kościołem katolickim, prawda? One były pr przepuszczane przez pryzmat tych, tych historii, prawda? Zwłaszcza, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, gdzie w pewnym sensie kolebkę popkultury, kolebkę kultury masowej w takiej dojrzałej swojej postaci, Właśnie z tą telewizją, z, z kanałami tematycznymi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Otóż y, tam papież był, wiadomo było, że jest to głowa Kościoła katolickiego, y, natomiast właściwie nic, y, nic, nic ponadto. Y, y, jednak mów ja mówię cały czas o takiej perspektywie y, subiektywnej, a nie obiektywnej, ale, ale jeżeli wyświe... chodzi o y, jego refleksję, y, patrząc na to, co mówił, co pisał, w jaki sposób diagnozował rzeczywistość, to oczywiście jestem się w stanie zgodzić z, z, z takim twierdzeniem, że na ten temat powiedział bardzo dużo i, na, i jakby, jeżeli chodzi o analizę rzeczywistości, z, zrobił bardzo, bardzo wiele. Natomiast, czy zmienił tym słowem? czy jego diagnoza przekuwa się w refleksję nad, e, e, nad kulturą masową, również w swoim aspekcie, nie wiem, naukowym, systematycznym, tutaj jestem niestety sceptykiem. Uważam, że, 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 że to nie jest wpływ, jakim mógłby papież mieć. Na koniec dwie optymistyczne refleksje. Pierwsze rzecz jest jednak kultura, także wewnątrz kultury masowej, która potrafi przekazywać wartości. Tu Mel Gibson, pomijając jego kłopoty życiowe, rodzinne i Grzeszność ludzką, tak bym powiedział, stworzył kilka dzieł, które niosą bardzo mocny, jednoznaczny przekaz. On jest jednym z wielu. A drugi, druga refleksja jest taka: myślę, że nią jakoś zakończymy, że Jan Paweł II także nam zostawił pewien, pewien program. Otóż powiedział nam: jeśli chcemy potrafić funkcjonować wewnątrz kultury masowej, to musimy zbudować własną tożsamość. A tą własną tożsamość budujemy w oparciu o naszą własną kulturę. Jak przeczytamy sobie nawet wystąpienia papieża do, do Polaków, to tam będziemy mieć indeks, ksiąg, nie właśnie, nie indeks, listę ksiąg nakazanych. Tych ksiąg jest bardzo... Wiele zacząłbym paradoksalnie od Idiady i Odysei. <laughs> bo ale gdzieś jest, pojawiliby się romantycy. Niewątpliwie Dobre. jest masa romantyków. Jest Mickiewicz, ale wcześniej Słowacki jest. Tak. Wcześniej jest Galanonim. Później jest Słowacki, Mickiewicz, Norwid, że Wyspiański. Że no papież, tak, cypiały, później jest Wyspiański. No. Jest Sienkiewicz obecny. bardzo. Ja zachęcam do pamięci tożsamości. To jest jeden z moich dokładnie. ulubionych książek I tak, Znajdziemy no. tam taki zespół lektur, który nam Pozwolą wejść w kulturę. Jak się jest w jakiś mocno, w jakiej, naszym dzieciom nawet bardziej niż nam, się jest jakoś mocno w jakiejś kulturze, to łatwiej jest oceniać i funkcjonować także wewnątrz popkultury. Co oczywiście nie zmienia faktu, że trzeba ją też poznać. I tyle w zasadzie. Dziękuję za rozmowę, bo Nasz, się zgadzam. Naszym gościem był Marek Chorodniczy, redaktor naczelny magazynu apok Apokaliptycznego 44. A do usłyszenia mówi Państwu Tomasz Tarnikowski. Dziękuję Rewolucja z ducha. Wywiady fundamentalne Tomasza Terlikowskiego.